Hej, no i witam ponownie. Tak jak pamiętacie, walczyliśmy w poprzednim etapie naszego poziomu z pewnym rasofem. A oto drugi etap walki z nim. I tak jak widzimy, jesteśmy na takiej jakby, no nie wiem, co powiedzieć, jakiejś platformie, na takich bardzo cienkich murkach, z których czasami no łatwo naprawdę spaść. I naszym zadaniem jest właśnie strzelać w niego, kiedy on jest właśnie na tej oto puli. Kiedy właściwie on do nas już ten... wchodzi. Dobrze, ale zanim zaczniemy jeszcze, to tutaj mam klatkę. Okej. Okay. Don't King Sing dał nam właśnie te nasze tegesy. O, tak jak widzimy, właśnie zdobyliśmy teraz czerwoną puszkę, ale właściwie... O, i tak jak walniemy tego naszego rasofa, nie przytrzymaną nawet 50, tylko normalną, to on za każdym razem spada tam na dół i ten... Właściwie walczy z nim, z tym naszym rasofem, taki pewien, no nie wiem, jak to określić, no... jakiś wielki, gigantyczny robak, czy coś... Oj, to ci szkoda! Nie zdążyłem. Dobrze, ale zauważcie, że... O! Właśnie to takie... Kurczę. Takie robaki właśnie zostawiają nam czerwoną puszkę. Ale nic się nie martwcie, kiedy my spadniemy na dół, ponieważ one nas uratują. One dadzą nas powrotem. Kurczę. O, właśnie w tej chwili oto słyszeliśmy Globoxa. Otóż odpowiedź jest prosta, gdzie on jest, ale się dowiemy właściwie po tej całej walce. Poznaj moją fintę! Buffalo Bill może mi buty czyścić! Ale zauważcie, że ten cały rasow, to on właśnie tam, gdzie jest czerwona puszka, to on tam właśnie leci, żeby zniszczyć tam oto podest, ten murek, na którym... się znajduje ta puszka. Dobrze, także pokonaliśmy go szybko i wygodnie. Ale powiem wam, że to jest dla mnie troszeczkę dziwne właśnie w tejże Rayman 3, bo to jest polska wersja, w tą, którą ja gram. A ten filmik jest właśnie oto w wersji angielskiej. O. I tak cieszymy. Tak jak pamiętam, oglądałem inne let's play z Raymanem 3. To na innych też były te filmiki w angielskiej wersji. O. O, to nasza wiedźma. Rayman twarz zdziwioną ma, oczywiście. Ale powiem wam, że te takie malutkie robaczki, knypki takie, które uwalnialiśmy podczas walki z naszym rasofem, to one wydają właściwie podobny, albo też identyczny taki sam normalnie dźwięk, tak jak dzieci Globoxa z Raymana 2, pamiętam. Kraina żwawych trupów, nareszcie! Oj, tak jak widzimy, jesteśmy już na czwartym właściwie poziomie. Już w całkiem innej, lepszej, piękniejszej krainie, która zwie się Ziemia Żywych Umarlaków. Tak jest, jesteśmy na Ziemi Żywych Umarlaków. Inaczej, tak jak też Globox to nazywa, Ziemia Żwawych Trupów. Dobrze, tak więc ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy Sister 1, 2, 3. Trzymajcie się i do zobaczenia.